Witam Państwa serdecznie w kolejnym wydaniu Pytajnika Gazety Olsztyńskiej. Tym razem zajrzymy do Szczytna, na Szczycieński Zamek. Zobaczymy, jak wygląda sprawa budowy skateparku i dowiecie się być może Państwo, kim albo czym są zbóje burmistrza Szczytna. Panie burmistrzu, witam serdecznie. Witam serdecznie, witam wszystkich słuchaczy. Ale zaczynamy na razie nie od jezior, a od nieba. No, Szymany, a więc i Szczytno, coraz lepiej wyglądają z nieba, coraz więcej samolotów. Ale co to znaczy dla Szczytna? No, Szczytno jest tym pierwszym miastem, jak wyjeżdża się z lotniska, i ostatnim miastem, jak jedzie się na lotnisko. Jest istotnym elementem rozwoju naszego miasta, z którego bardzo chętnie korzystamy. Tak jak pan redaktor powiedział, ruszyło lotnisko, powoli kończy się pandemia, mam nadzieję, że to już są jej ostatnie podrygi. Ruszają loty, z czego się nasze miasto bardzo cieszy. Ja miałem przyjemność w piątek wspólnie z prezesem portów lotniczych przywitać i pożegnać gości udających się pierwszym lotem do Wrocławia. W sobotę odbył się pierwszy lot do Rijeki w Chorwacji. Obłożenie tych lotów jest bardzo duże. Przyleciało z Wrocławia ponad 110 osób, odleciało 120, bodajże 115, 120. Także obłożenie jest duże. Wiem, że są kolejne zamówione bilety. Także no super sprawa. Przywitaliśmy gości, każdy z przyjeżdżających tutaj na Mazury otrzymał pakiety takie promocyjne naszego miasta i całych Mazur. Miejmy nadzieję, że tych lotów będzie coraz więcej i więcej i że będzie na tym korzystać Szczytno, ale i oczywiście i nasz cały region. No ale jeżeli jest lato, jesteśmy w Szczytnie, to co przygotowaliście dla turystów? Wiem, że sezon już zaczęliście i jest on dosyć obfity w różnego rodzaju wydarzenia. Tak, no chcemy zapewnić przede wszystkim naszym mieszkańcom, ale również i turystom taką wysokość, jakość tego życia po pracy. Na wakacje przygotowaliśmy taką imprezę wakacyjną, Szczytno malowane wakacjami. Odbywają się różnego rodzaju koncerty. Wszystkie weekendy od pierwszego dnia wakacji są pod inną nazwą. W tę sobotę był koncert muzyki włoskiej. Jesteśmy miastem Citaslow, a Włosi byli założycielami. Był koncert Stefano Terracino tu w naszych ruinach naszego Zamku Krzyżackiego. Bardzo dobrze odebrany, mieszkańcy i turyści bardzo dobrze się bawili. Również był koncert muzyki szantowej dla dzieci, Wal Kolorów, wspaniała impreza, ponad 1500 osób, oczywiście w tych wymogach sanitarnych, bo o to jeszcze mimo wszystko dbamy. Zabawa była przednia, no i oczywiście zamek nasz krzyżacki. Muszę tutaj powiedzieć, że minął wczoraj miesiąc, od kiedy uruchomiliśmy dla zwiedzających, i już ten zamek odwiedziło ponad 35 tysięcy zwiedzających. Jest to naprawdę wspaniała liczba, a w założeniach miało być, że 30 tysięcy musi odwiedzić zamek w ciągu roku, a my to zrobiliśmy już w ciągu miesiąca, więc no, tylko się należy cieszyć, że to uatrakcyjniło nasze miasto. To na pewno jest fantastyczna atrakcja dla mieszkańców i dla turystów Szczytna. To ten odkopany, ja tak to nazywam, odkopany zamek. Wspaniała rzecz. Ale dużo mniejsza, ale też cieszy, szczególnie na pewno młodzież, bo powstanie w Szczytnie skatepark. Skatepark w Szczytnie jest, tylko tam było troszeczkę za mało elementów. On był bardzo dobrze znany przez naszych tutaj młodych ludzi. No i chcieliśmy uatrakcyjnić, i w każdym rokiem będę chciał wspólnie z Radą Miejską dostawiać jakiś element. W tym roku właśnie złożyliśmy aplikację do Urzędu Marszałkowskiego, otrzymaliśmy dofinansowanie na element trzyczęściowy, 34,5 tysiąca, z własne środki
40 tysięcy mamy w budżecie. Troszeczkę brakuje, bo wiadomo, teraz te ceny galopują, ale myślę, że w najbliższym czasie, chyba w przyszłym tygodniu, zwołam sesję i poproszę radnych, żeby część brakujących niewielką dołożyli do tej inwestycji. Będzie to taka trzyczęściowa rampa służąca do zabawy dla młodzieży, powiedzmy, dla dzieci, młodzieży troszeczkę starszej, bo to już będzie taka lekko rampa wyczynowa z poręczami i myślę, że to na pewno atrakcyjni, bo z tego, co tutaj dochodzą do mnie informacje i telefony od rodziców i od młodzieży, że takie miejsce jest bardzo, bardzo potrzebne. Mam nadzieję, że w tym roku jeden element, w przyszłym roku kolejny, także młodzi ludzie będą mogli się u nas tutaj w Szczytnie wyżyć. No i panie burmistrzu, na zakończenie rozmowy przyszedł czas na rozwiązanie zagadki. Pan na Facebooku napisał, że każdy burmistrz ma swoich zbójów, no i pan też ich ma. Co to za zbóje? Tak, każdy burmistrz, tak w przenośni, ma swojego zbója i ja też mam od dwóch tygodni swojego. Co roku robimy plener rzeźbiarski, zapraszamy rzeźbiarzy do Szczytna i rok temu wymyśliliśmy, że zrobimy taki bajkowy zakątek, gdzie można będzie sobie posiedzieć, zrobić zdjęcia. Szczególnie dla mnie w tamtym roku były trzy rzeźby, król, księżniczka, halabardnik. W tym roku dostawiliśmy kolejne trzy rzeźby, czyli właśnie ten zbój z maczugą, o którym tutaj mówiliśmy, i jeszcze dwie kolejne. Także już mamy sześć baśniowych postaci, które stoją nad jeziorem. Te trzy zrobione jeszcze czekają na malowanie, ale w najbliższych dwóch tygodniach, bo drzewo musi wysnąć, będzie pomalowane i będziemy mieli taki wspaniały baśniowy zakątek. W przyszłym roku kolejne trzy rzeźby, także zapraszam do Szczytna, można się poczuć bajkowo w naszym mieście. Czyli, drodzy Państwo, w Szczytnie można poczuć się bajkowo, można odwiedzić zamek i jeszcze na dodatek, jeżeli ktoś mieszka we Wrocławiu albo w okolicy, można też przylecieć samolotem. Oczywiście zawsze można do Szczytna przyjechać samochodem, na rowerze albo pociągiem. Drodzy Państwo, no cóż, sezon w pełni, zapraszamy do Szczytna, bo jest to miasto, w którym wiele dzieje się naprawdę bardzo fajnych rzeczy. Panie burmistrzu, dziękuję pięknie za rozmowę. Dziękuję. Również ja tylko jeszcze dodam, że nie tylko z Wrocławia, ale również z Krakowa można przylecieć trzy razy w tygodniu, bo są trzy loty. I jest bardzo dużo turystów. Nawet na koncert Stefano Terracino z Trzebini przyleciała czteroosobowa rodzina specjalnie, z którymi miałem przyjemność się spotkać. Tak, zapraszam do Szczytna. W Szczytnie się dzieje, jest co oglądać, jest się gdzie pobawić, jest gdzie zjeść. I Jurand i Krzysztof Klęczon, o którym już nie wspomnieliśmy, czeka na turystów i mieszkańców Szczytna. Zatem zapraszamy Kraków i całą Polskę do Szczytna i na nasze piękne Mazury. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.